Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, słowo dzisiejsze to smucą. Jest taki smutek, o którym mówi święty Ignacy, a który mi się w kontekście dzisiejszej medytacji przypomniał. Smutek po grzechu. Smutek po grzechu, który nosił w sobie Mateusz, o którym mówiliśmy we wstępniaku niedzielnym. Smutek, który oddziela nas od Pana Boga, znaczy smutek, który sprawia, że czujemy się oddzieleni od Pana Boga, bo Pan Bóg nigdy nas nie zostawia, ale czujemy się oddzieleni. Ignacy mówi, że ten smutek jest działaniem Ducha Świętego, który przynagla duszę, aby ona pojednała się z Bogiem, aby wróciła na ścieżki Pana. I to jest inny smutek niż ten, który czujemy na przykład z powodu jakiegoś, nie wiem, zawodu, że coś nam nie wyszło. Nie. To jest smutek serca, który w tej głębi serca przynagla nas, abyśmy wrócili do Pana. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.